Każdy fan horror wie, że to właśnie w kiblach straszy najbardziej, więc dzisiaj się o tym przekonamy. Siemanko, z tej strony Craft, witam was w grze There Are Goats in the Stalls. Jest to krótki, dwuminutowy horrorek, który zalicza się do nowej serii na kanale. Jest ona zapożyczona od Dizowskiego ze serii Trzy Szybkie Gry. Jak sama nazwa wskazuje, ta seria polega na tym, że znajdują różne gry, czy to horrorkowe, czy nie horrorkowe. A jeśli wy chcecie zobaczyć więcej różnych serii z różnych gier na moim kanale, możecie zostawić subskrypcję. To bardzo pomaga zarówno kanałowi, jak i mnie. A jeśli ten film wam się spodoba, możecie oczywiście zostawić łapkę w górę, co zmotywuje mnie do nagrywania dla was kolejnych treści. Meanwhile... Jeśli się nie mylę, siedzimy chyba do góry nogami na kiblu, co nie jest zbyt ani higienicznym, ani komfortowym doświadczeniem. Są tu jakieś świece, zaraz zobaczymy, o co z nimi chodzi. Więc tak, jesteśmy, jak sama nazwa wskazuje, w toalecie. To jest chyba, tak, to jest amerykańska toaleta, ponieważ od dołu, lewym klawiszem się przybliża. Od dołu są szpary, które no nie są zbyt fajne. Co, o co chodzi z tymi świecami? Co to, to był prawy klawisz myszy chyba? O, no i tak można patrzeć. Tak można patrzeć w takim przekrzywionym widoku. To jest świeca, są dwie świece, jedna duża zapalona, druga mała niezapalona i tu jest jeszcze jedna świeczka też niezapalona. Czyli dwie małe, jedna duża. To nie wiem, co to może być. Czemu tu jest taśma policyjna? Czy tam się w tej toalecie coś stało? Chyba ktoś jadł ostre jedzenie. Tutaj mamy coś narysowane. O, i zjadło mi to. To jest jakaś taka, nie wiem, chmurka może? Coś w tym stylu. Kładzenie się tak na podłodze nie jest zbyt higieniczne. Tam jest jakiś przewrócony śmietnik i jest tam ciemno, więc nie widać, co tam może być. Jest went. I mamy tylko pojedyncze światełko nad sobą, więc coś widać. Ktoś idzie? Ktoś tam słyszałem. Mamy tutaj takie coś. Aha, i tutaj się... A, to nasza kamera wydaje taki dźwięk. Okej, wszystko jasne. Nie, to nie był dźwięk kamery, ewidentnie. Więc mamy tutaj jakąś taką listę, na której się daje te symboliki. Mi się wydaje, że to ta kratka jest. Podgłośnię sobie troszkę gierkę. Dziwne. Dobra, szukajmy kolejnych symboli. Czy tam coś jest? Tego zygzaka tam wcześniej nie było, ale mam wrażenie, że one będą się po prostu respić z czasem. Więc możemy go sobie tutaj wystawić. Ktoś chyba... A nie, to tylko kapiąca woda. Albo ktoś korzysta z toalety obok nas. Myśl... Jesus Christ. Damn, man. Dobra, zobaczmy sobie kolejny symbolik. Chyba ktoś tam chce, żeby mu dać tą rolkę papieru toaletowego, którą tutaj mamy. Ale sorry, jeszcze nam będzie potrzebna. Dobra, ostatni symbol. I chwila prawdy. Czy wezwiemy jakiegoś demona? Czy przyjdzie gówniany zabójca? Mamy nowy symbol. I ksik. Nie jestem pewien, czy chcę go zebrać. Bo to wygląda jak takie kreskówkowe miejsce, gdzie zły bohater zaznacza miejsce, w które ma coś spaść. Ale... Czy pożyczyć panu toaletę? Albo papier toaletowy? Okej, interesujące. Okej, więc powiem tak, była to ciekawa gra. Przyszedł do nas na końcu jakiś fioletowy gościu po nasz papier toaletowy. Jakieś dziwnie rozciągnięte jest tutaj, są te tekstury. Ale cóż, więc możemy przejść do kolejnej gry. A więc kolejna gra, Night Chat. Sensitivity można sobie ustawić z jakimś dziwnie czymś, jakiś, nie wiem, bebok dziwny.
Myślę, że ustawię sobie takie 30, będzie ok, 23:58. Myszką się rozglądamy i lewym przyciskiem jest latarka, więc zobaczmy, co my tu mamy. Discord. Co tu jest opisane? Jakiś Stanager Jam. Widzę, że używa jakiegoś programu do edycji czegoś, nie jestem pewien, co to może być, coś to chyba do animacji może. U góry ma jakieś dokumentacje .win i how to fade in a game object, co jest Unity. Co my tu mamy? Jakiś kanał i jakiś daily tip. Zostałeś zaproszony do night chat. Dołącz teraz. Zajmie to tylko kilka minut. Niestety nie wiem, co tam pisała, ale myślę, że wam przetłumaczę. Jedyne co, to sam nie będę wiedział. Chyba to było napisane coś, że gościu niczego nie klikał. Nocny czat. Omnet. Hej, dotarłeś. Spodziewałem się ciebie. Co do cholery, chłopie, co się dzieje? Zrobiłeś błąd, popełniłeś błąd. Zginiesz o północy. Miej światło włączone. Omnet wyszedł z czatu. Telefon. Bateria w moim telefonie jest słaba, muszę uważać. Aha, i tak jest bateria. Chopi. Przyszedł nam jakiś shop. I siedzi. I coś od nas chce. W ogóle, jak nam wygląda nasze pomieszczenie? Oj, oj. Rzeczywiście jest dead bateria. Mamy jakiś fotel. Siedzimy na łóżku z komputerem. Ej. O, tu jesteś. Dobra. Mamy drugą lampkę. Jakieś książki. On wyjątkowo szybko zniknął. Oż, nie! Musiałem to zrobić jeszcze raz. Przejść to, co chwilę temu zrobiliśmy. Ponieważ pominąłem pewnie coś ważnego, co było napisane. Widać, że gość gra na gitarce. Więc jak jest ten dźwięk, to znaczy, że gra na gitarce. Tu jest teraz przy tym. Przy regale mamy jakieś lustro tutaj. Siemka, ziomek. I zejdź go w ciało. 23:58. O, teraz tu przyszedłeś. Jakiś shop przyszedł. I próbuję coś zrobić. Chłopie, nie ze mną te numery. A, czyli to jest znaczy, że jest przy drzwiach. To znaczy, że jest przy regale. A to znaczy, że jest przy gitarze. No i G. No i G, chłopie, łatwo z tobą. Coś jest w szafie. Coś było w szafie, widzieliście to? Coś jest nie tak z szafą. Do widzenia mi z tobą, chłopie, idź. Dobranoc. Sio! Już cię tu nie ma. Wyjdź. Do widzenia mi z tobą. Szafa też jest jakaś dziwna, szafa też ma wyjść. Szafa za drzwi. Aha, bo miałem cały czas włączoną tą latarkę. Ej. Za dużo się go pojawia. Północ. Kongratulacje. Udało ci się, czy nie? Chyba mu się udało. Albo nie. Dostaliśmy z liścia. Czyli rzeczywiście fajna, krótka, przyjemna gra. Dobra, przechodzimy do trzeciej gry. A więc, gra numer 3. Dobranoc, Bobby. I myślę, że powinniśmy położyć Bobiego spać. Więc zobaczmy, co nam przyniesie tutaj historia. Więc to jest Bobby, tak? Mogę przejść przez jego łóżko, ale po Bobim już nie. Kartony. Szafa. Logo. O, fajny dinozaur. Jaki piesio! Ale słodki. Z okna mamy tylko drzewa z intra. Pełno kartonów, chyba się dopiero tu wprowadzili.
Zobaczmy, co nam ma Bobby do powiedzenia. Wszystko w porządku, mam mapko. Czas spać. O nie. Co się stało, Bobby? Co się stało? Boję się tego nowego domu. O, Bobby, nie masz się czego martwić. To tylko nowy dom. Przyzwyczajasz się do niego, nie martw się. Tak, może masz rację. Czy możesz podać mi kubek? Chcę dokończyć moją gorącą czekoladę. Wszystko w porządku. Jasne. Gdzie jest kubek? Serio? Nie możesz podejść tutaj 2 metry? Do tego Okej, chyba jakaś telewizja. Dobra. To wygląda jak ramen bardziej. Czy mam to podnieść? A, tu jest kubek, to więc to może możliwe, że jest ramen. I serio, nie możesz tyle przejść. No, zasyfiłeś tu wszystko, więc naprawdę, na pewno. Zejdzie, potknie się. Wystarczy tu tylko na środku rozlać to kakao. Dobra, masz. Dzięki, tatusiu. Coś jeszcze? Zapomniałeś wyłączyć światło, możesz to zrobić teraz, proszę. Już to robię. Naprawdę nie możesz podejść tutaj i tego załatwić. Dobra, ostatnia rzecz. Jesteś najlepszy, tato. Jeszcze? Co ty, mam ci psa podać może twojego? Tato? Tak, Bobby? Czy możesz zamknąć zasłony? Boję się. Czego ty się boisz, Bobby? Czemu się boisz? Czuję się, jakbym był obserwowany podczas snu. Obserwowany? Przez kogo? Dużą kreaturę ze szponami. Jestem pewien, że to nic takiego, Bobby. To tylko drzewa. Zamknę dla ciebie zasłony. Ła! Dobra, zasłony zasłonięte. Proszę być cicho. Bobby, czemu masz w szafie Bobiego? Okej, zasłony są zamknięte. Dzięki, tak bardzo ci dziękuję. Tato? Tak? Czy mogę zapytać cię jeszcze jedną rzecz? Nie, nie możesz, musisz spać. Jasne. Czy możesz włączyć pozytywkę? Lubię słuchać muzyki do snu. Chyba cię strzeliło. Co jeszcze może? Muzyka z FNAF-a się puści. Freddy Fazbear przyjdzie i zacznie nucić swoją piosenkę. Damn, creepy to jest. Okej, przychodzę to jeszcze raz, ponieważ przypadkowo wyszedłem z gry. Jakieś dziwne easter eggi mi tutaj przychodziły. Pewnie wam pokażę. Więc jeszcze raz. Pozytywkę, bo chcę sobie posłuchać muzyczki do spania. Więc dągnijmy to. Proszę, Bobby. Dziękuję. No problemo. Czy wszystko ok? Czas spać. Tak. Chcesz, żebym sprawdził, czy coś jest pod łóżkiem? Nie, wszystko ok. Ok. Może w szafie wobec tego? Bobby dziwnie cicho siedzi. Nie. Nie martw się, mogę tylko spojrzeć, czy tam tylko spojrzę. Bobby. Czy masz w szafie Bobiego? Bobby, co tu robisz? Jak to jest możliwe? Tato? Z kim rozmawiałeś? Chłop się transformuje. Co to jest? Chłop z Dying Lighta przyszedł. Odwiedził nas jakiś z Deforesta mutant. Dzięki za grę.
2-Minute Horror Game Jam. Więc... jak widzicie, gry śmieszne, idealne na krótką serię. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka i suba po więcej fajnych filmów. I póki co, do zobaczenia następnym razem. Cześć!